Jak pan skomentuje fakt ostatnich doniesień, iż rząd Platformy Obywatelskiej planuje desygnować Włodzimierza Cimoszewicza na sekretarza generalnego Rady Europy, natomiast panią minister Fotygę na ambasadora Polski przy ONZ? Kandydatura senatora Włodzimierza Cimoszewicza na stanowisko sekretarza generalnego Rady Europy jest wykonaniem starej taktyki Platformy Obywatelskiej, iż nikt nie jest w stanie tyle dać, ile Platforma jest w stanie obiecać. Jest to kandydatura całkowicie nierealna, wpisująca się w te kandydatury, które były zgłaszane tylko po to, aby zaistniały, a nie po to, aby zostały wybrane. Dwie główne frakcje w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, socjalistyczna i chadecka, mają swoich kandydatów, natomiast Włodzimierz Cimoszewicz nie mieści się w tej formule. No, w związku z tym jest to kandydatura, która nie powinna zbyt długo nas zajmować jako coś nierzeczywistego. Odnosząc się do kwestii kandydatury pani Anny Fotygi na stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, trzeba powiedzieć, że jest to dobra propozycja. Pani minister Fotyga jest osobą doświadczoną, byłym ministrem spraw zagranicznych, wcześniej wieloletnim polskim przedstawicielem w Międzynarodowej Organizacji Pracy, ma doświadczenie funkcjonowania zarówno w dyplomacji polskiej, jak i na styku Polska Organizacje Międzynarodowe. Będzie bardzo dobrym polskim przedstawicielem przy tej najważniejszej organizacji międzynarodowej o charakterze rządowym.